albo kiedyś spyta mnie, co robiły na tym jego Bożym świecie. Ach, pochylę głowę nisko, bo no bo grzechów, no bo sami, no bo chyba, no bo wiecie. Idea Człowieka Wolności Tygodnika w sieci zrodziła się w czasach, gdy ogromną grupę Polaków, ogromną część społeczeństwa próbowano wypchnąć poza margines oficjalnej, normalnej, dopuszczalnej debaty. Jako środowisko Tygodnika w sieci, ale przede wszystkim jako wolni Polacy postanowiliśmy temu powiedzieć nie, popłynąć pod prąd ku wolności. A dziś mamy okazję i prawdziwą przyjemność spotkać się z tymi, którzy pomogli nam znaleźć się tutaj i pomogli nam znowu mówić głośno i wyraźnie o tym, co czujemy i w co wierzymy. Szanowni Państwo, witamy serdecznie na trzeciej już gali towarzyszącej przyznaniu tytułu Człowieka Wolności Tygodnika w sieci. My musimy zacząć odbudowywać tą wolność. Jak Bronisław Komorowski powiedział kiedyś, że to jest nasza wolność, nie za bardzo wiedząc, kogo miał na myśli, to ma być nasza wspólna wolność, Polska. My musimy kształtować swoją rzeczywistość. Żyliśmy przez 25 lat w takim systemie jednak oligarchii, władzy nielicznych w swoim interesie. Oczywiście były procedury demokratyczne, ale generalnie podstawowe ośrodki były kontrolowane przez tę oligarchię. To takie niewybieralne, wielki biznes, wielkie korporacje, media, ośrodki kultury. To się w tej chwili zmienia. Miejmy nadzieję, że to będzie głębsza zmiana i trwała. Proszę Państwa, był to rok zwycięstwa wolności, w tym sensie bardzo polski rok. Polacy odrzucili przemoc, odrzucili manipulacje, nie dali się zastraszyć. To był rok zwycięstwa demokracji, bo przecież potężne środowiska, potężne instytucje w kraju i za granicą pracowały nad tym, żeby nie doszło do zmiany, a jednak do zmiany doszło. Panie prezydencie, i pan, i rząd macie więc najczystszy mandat demokratyczny z możliwych, niezaburzony, nieprzesłonięty żadną manipulacją. To był wybór Polaków, oddolny, autentyczny, nie do podważenia. Gdy więc dziś słyszymy, że coś złego dzieje się z polską demokracją, musimy protestować, bo to jest po prostu kłamstwo. Pan prezydent jest tym człowiekiem, który razem z Jarosławem Kaczyńskim ocalił wolność polityczną w Polsce. Bo przechylaliśmy się w jedną polityczną i społeczną stronę bardzo mocno, zbyt mocno. Bo przy nieugruntowanym po komunistycznej nocy politycznym obyczaju budziliśmy się każdego dnia w kraju coraz mocniej spętanym okowami oligarchicznego systemu. Coraz bardziej podporządkowanym politycznej poprawności. Z rządem coraz mniej dbającym o suwerenność państwa. Wybór pana prezydenta, wcześniej jego kampania, ten zły proces przerwały. Ta nagroda to wyraz wdzięczności naszych czytelników, ale i nas, dziennikarzy Tygodnika, w sieci, portalu w polityce.pl, wszystkich wolnych mediów, jakie się skupiły we fratrii i które także w miarę swoich skromnych możliwości tej wolności broniły. Szanowni Państwo, mam zaszczyt i przyjemność ogłosić, że Człowiekiem Wolności Tygodnika w sieci za dokonania w roku 2015 został prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. W moim przekonaniu jestem tylko depozytariuszem tej nagrody. To jest nagroda, której laureatami tak naprawdę w moim najgłębszym poczuciu są wszyscy ci Polacy, którzy poszli do wyborów w przekonaniu, że są ludźmi wolnymi i chcą tej wolności. Nie byłoby dla mnie dzisiejszego dnia, gdyby nie pan prezydent Lech Kaczyński, gdyby nie jego szkoła polityczna, gdyby też nie obserwacja tego, z jaką wiarą i oddaniem realizował to wszystko, co robił w najgłębszym przekonaniu, że robi to dla Polski i dla Polaków. No nie będę krył, że bardzo się cieszę. Odczuwam też coś na kształt dumy, ponieważ mam tę przyjemność, że współtworzę Tygodnik w sieci prawie od pierwszego numeru. Jest rzeczą absolutnie oczywistą, że nagroda nie mogła trafić w lepsze ręce. Andrzej Duda dziś symbolizuje wszystko to, co kojarzy
mi się z wolnością, wolnością marzeń, wolnością ambicji, wolnością słowa, wolnością przekonań, wolnością poglądów, wolnością mediów, z każdą wolnością w kontekście społecznym. Także ręce godne, tytuł mam nadzieję godny i będzie zdobywał coraz to nowszych czytelników. Bardzo fajny, bardzo miły dzień. Otóż mi słowami wierszem.